prowadzić rozmaite wykłady, więc myślę, że dykcja będzie w miarę przyzwoita. Będziemy mnie słychać też tam na końcu sali. Może słowo powiem na temat takiego wprowadzenia, na temat tego kolejnego naszego tomu. Fundacja Dziedzictwo zajmuje się promocją, ochroną dziedzictwa kulturowego. Pierwotnie to dziedzictwo kulturowe było ograniczone do dziedzictwa archeologicznego ze względu na moją profesję, ale później mój szanowny kolega, pan Jan Sroka, wpłynął na to, że te nasze zainteresowania się trochę poszerzyły i właściwie zajmujemy się w tej chwili wszystkim, co można podłączyć pod kategorię dziedzictwo kulturowe. A dyskutując nad tym, jakie mogą być kolejne teksty w kolejnych tomach, doszliśmy do wniosku, że trudno jest pisać tylko i wyłącznie historie z perspektywy, nazwijmy to, profesjonalnych historyków, bo takie historie często są nudne, są często pozbawione człowieka, mimo że różne osoby są wymieniane w tych tekstach, to jednak nie ma tam emocji związanych tym, że ktoś współtworzy historię. My też współtworzymy w jakiś sposób historię. W związku z tym od pewnego momentu w tych naszych tomach pojawiły się wspomnienia osób, które tu na ziemi sławieńskiej przeżywały bardzo istotny czas. Czas, można powiedzieć, istotnej, ważnej zmiany. I to jest te wspomnienia, emocje związane z tym czasem są na pewno ważne dla nas wszystkich i będą ważne dla tych, którzy w przyszłości zechcą przeczytać te teksty, żeby się dowiedzieć czegoś nowego, czegoś innego, poznać ten świat troszeczkę inaczej. Budowanie negatywnych emocji pomiędzy ludźmi prowadzi do niedobrych rzeczy, do wielu konfliktów. Wojna w Ukrainie nam to pokazuje, jak narracja może budować złe emocje. Spróbujmy zrozumieć te emocje i budować raczej pozytywne narracje. Bardzo mi się podobało, jak to chyba w tekście pani Brygidy Jerzewskiej było, że mimo że funkcjonowała tutaj na terenie Darłowa w kontekście wcześniejszych mieszkańców niemieckich, z którymi na początku nie było dobrych relacji, to jednak potrafiła przełamać te negatywne odczucia i współpracowała z nimi, działała na ich rzecz. Dla mnie to jest przykład w ogóle fenomenalny, że można byłoby w tak pozytywny sposób podejść do innego, do człowieka, bo ten inny też jest człowiekiem. Także można by powiedzieć, że to też jest element dziedzictwa kulturowego i bardzo się cieszę, że takie wątki w tym naszym 15 tomie się pojawiły. Ale żeby już nie przedłużać, najważniejszej rzeczy nie powiedziałem. Fundacja Dziedzictwo i te kolejne tomy nie ukazywałyby się, nie działałaby, fundacja by nie działała, tomy by się nie ukazywały, gdyby nie pan Jan Sroka. Tak. To jest głównie jego zasługa, jego działania, jego inicjatywa. To on mnie ciągle molestuje, cokolwiek to słowo brzmi, znaczy, jak brzmi, jak i co znaczy. Zmusza mnie do pracy. Ja oczywiście się nie martwię, że mnie zmusza do tej pracy, ale się bardzo cieszę, że jest taki motywator i tutaj dla ziemi sławieńskiej jest to postać fenomenalne. Także co prawda wspominał, że ten 15 tom to będzie ostatni, ale ja mam nadzieję, że to nie będzie ostatni tom historii Słowiańskiej. Tak liczymy. Myślę, że możemy przejść do tekstów, do referatów, są odpowiednikami tekstów, które się znalazły w tym 15 tomie. Nie będziemy mieć wszystkich referentów, wszystkich autorów.
Ale generalne wyobrażenie o tym, co w tym tomie się znajduje, Państwo mam nadzieję uzyskacie. Uwzględniając potrzeby pana profesora Sobisza, wpisaliśmy go jako pierwszego na listę referentów. Myślę, że przyroda to takie mało kulturowe dziedzictwo, choć oczywiście można o tym podyskutować, że jest bardzo kulturowe. To, jaka jest ta przyroda, jest bardzo kulturowe, więc zapraszam pana profesora Sobisza, by nam powiedział o roślinności w Darłowie, portu Darłowie. Już się, szanowni państwo, wyłuszczą. Nie ma tutaj tu myszki. Tak, ja będę kontrolował. Zbyszek pamięta, czy będzie przyjmował? Pamiętam. On się spieszy, bo mam. Państwo, przepraszam, że ja szacunek szanownych moich kolegów, którzy będą po mnie głosić ze względu na wiek, wyprzedzam, ale ja mam dzisiaj ćwiczenia terenowe z trzecim rokiem w Sławińskim Parku Narodowym i muszę Państwa opuścić. Bardzo mi przykro. Ja bym chciał dzisiaj być cały dzień z Państwem, ale no, siła wyższa. No, przepraszam. Ale myślę, że nasze kolejne spotkanie postaram się, żeby już było łącznie. Nim rozpocznę wykład, to bym chciał mieszkańcom Darłowa, mieszkańcom regionu, powiedzieć, że mamy rewelacyjne znalezisko, które trzymam w ręku teraz. Mianowicie ostatni arkusz zielnikowy, który zachował się w herbarium Slopensis Akademii Pomorskiej w Słupsku od 1 czerwca Uniwersytetu Pomorskiego. Serce nam z Kacperem rośnie, dlatego że po tylu latach czekaliśmy już innego statusu. To znalazłem arkusz zielnikowy z 1923 roku z Darłowa, nie wiadomo skąd. I ja dzisiaj, będąc po drugiej stronie z wał i fosa, znalazłem na wale obrazki plamiste. Myślę, że to jest dzieło Friedricha Marquarta, który tu prowadził ogród botaniczny i przeniósł część okazów do ogrodu botanicznego w Sławie. Że to się stąd wzięło. W każdym bądź razie dzisiaj jeszcze z Sławińskiego Parku prześlę informację do Instytutu Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, żeby wniesiono kolejne stanowisko obrazków planistych w Polsce. Także to nie jest to dochodne. Obrazki planisty. No właśnie, trzeba było to zrywać. A roślina to obrazki? To obraz Arum Maculatum. Obrazki planisty. Tu pan profesor zwrócił mi uwagę, że to jest roślina chroniona, objęta całkowitą ochroną prawną, a ja mam trzymam w ręku, ale ja mam już zezwolenie Ministra Środowiska na zbieranie. Także przepraszam. Będzie się bez mandatu. Będzie, tak. Dobrze, jedziemy. Materiały, które Państwu będę prezentować, są również dzisiaj historia zatoczyła koło. Mianowicie badania są 50-letnie i na początku lat 70. świętej pamięci profesor Józef Misiewicz, mój były szef, prowadził badania w Darłowie. Ja jako licealista zapisałem się do Koła Naukowego Botaników, czego to było dla mnie strasznie ważne wydarzenie, ale chyba nie nawet to, że byłem członkiem i pracowałem ze studentami, wtedy jeszcze licealista, ale to, że miałem kartę biblioteczną w uczelni wyższej. Ja się po prostu nią chełpiłem, że mogę mieć kartę. Potem historia znowu zatoczyła koło, kiedy córka była licealistką, ja u siebie na uczelni wyrobiłem jej kartę biblioteczną, też była dumna jak paw, ale ja nie o tym. Dlatego dzisiaj to, co będę prezentował, jest również moim udziałem. Skromnym, bo wtedy uczyliśmy się dopiero pod kuratelą pana profesora, ale myślę, że dobrze to wyszło. Potem okazało się, że te badania prowadziłem razem z doktorantem i kolegą profesorem z Uniwersytetu Szczecińskiego, ale myślę, że to wyjdzie na dobre, ponieważ
Podczas inwentaryzacji zidentyfikowaliśmy 523 taksony roślin naczyniowych, które należą do 314 rodzajów, mogę Państwu przeczytać. Oczywiście ten system roślin czy rodzin jest taki charakterystyczny dla całej Polski. Według pani profesor Pawłowskiej zawsze mają prym astrowate, chilowate, ślimilawy, kapustowate, kiedyś nazywały się krzyżowe, ale to mniejsza. No i skończywszy na bazarkowatych, których tam było 14. Za chwileczkę przejdziemy do obrazków, ponieważ one chyba będą stanowiły główny klucz mojego wystąpienia. W latach 72 notowaliśmy 448 gatunków, natomiast już 50 lat później tylko 375. Na przestrzeni 50 lat ubyły gatunki uprawne i towarzyszące im kwasy. Oczywiście przyczyną, mam takie starsze przypuszczenie, było to, że zaprzestano przechowywania zbóż w elewatorze. Chyba to jest główna przyczyna i również zaprzestanie gospodarki rolnej. Oczywiście zniknęły pszenica, jak pokazuję te rysunki, znamy je przecież, ale pewnie będzie pytanie, co to za pszenica zwyczajna, to jest ta rzadka ekologiczna samopsza. Kolejny znaleziony był słonecznik, wtedy jeszcze pamiętam, trudno nam było go w zielniku przechować, bo to długie, duże, wielkie kwiatostany, ale udało nam się je posuszyć w specjalnych suszarkach. Kwinek zwyczajny, to ten kwinek, jego najbliższy brat, tego, którego używamy do potraw. No i to było, pamiętam, też dla nas ważne wydarzenie, ponieważ rukola no, jest dzisiaj powszechnie stosowana w pożywieniu ekologicznym. Nazywa się fachowo rokietka sienna, ale rukola zawiera bardzo ważny kwas rukowy. Wszyscy ci, którzy mają problemy z wątrobą, z układem no, żołądkowo-jelitowym, to wskazane jest, żeby jak najwięcej spożywać na świeżo rukowo. Ona ma troszkę gorzkowy, jest lekki smak, taki, ale proszę nie mieć za to, że on jest gorzkawy, ale ma. Te gatunki już towarzyszące prawom, mianowicie konkol, gatunek, który uważany był przed 30 laty za gatunek, który już wymarł na Pomorzu lub był wymierający, okazało się, że w ostatnich 5-6 latach podczas badań terenowych ze studentami okazało się, że w uprawach znowu się pojawił. Myślę, że to jest to efekt niedoskonałego czyszczenia ziaren, znaczy materiału siewnego, że ten konkol się tam pojawił. Natomiast większy problem jest z makiem wątpliwym, ponieważ no, często się go w terenie myli, no myli. Z makiem polnym często był niezauważany, może źle wpisywany podczas inwentaryzacji. W każdym razie tych gatunków zabrało. Jeszcze bardziej żal dwóch gatunków, które do swojego rozwoju potrzebują węglowapnia, czyli gleb takich lekko zasadowych. Mianowicie ostróżeczka polna jest na czerwonej liście gatunków ginących Polski. Niestety nie ma już ich za wiele. No i sobosa żytnia, kiedyś ziarno używane do wybiegu chleba. Dziś już jest no, ustępującym chwastem upraw zbożowych, najczęściej ozimy, ale kiedy byliśmy podczas badań w Małopolsce ze studentami mojego koła, to pamiętam, że spaliśmy u gospodyni, która miała kwatery, przygotowała nam zawsze obiady i tak opowiadam, kiedyś znaleźliśmy dużo stokłosy i ona zaczęła nam opowiadać, że za jej czasów było takie określenie, że żyto się zestokłosiło, czyli żyto było zaatakowane przez stokłosę żytnią. Dziś jest zbożem, z którego robi się ekologiczne wypieki, tak jak z pszenicy twardej czy z pszenicy orkisz. Dokładnie
w tym samym rzędzie stosuje się tą metodę. Mianowicie teraz podczas badań w ubiegłym roku znaleźliśmy takie fragmenty. Ja podejrzewam, oznaczyłem nie jako rumianek polny, w każdym razie nie była to maruna bezwonna, ale tego rumianku już chyba wam towarzyszy uprawa ozimy. No i mój ukochany gatunek, mianowicie złocik polny. Znaczy, samochwała w kącie stała, ale ja chciałem Państwu powiedzieć nieskromnie, że jestem autorem mapy rozmieszczenia tego gatunku w Polsce w Atlasie Roślin Naczyniowych Polski pod redakcją pana profesora Adama Zająca. I cieszę się, pewnie kosztowało to wyznaczenie stanowisk w Polsce 8 lat ciężkiej pracy, łącznie z kwerendami zielników w całej Polsce i Europie, ponieważ miałem informację, że na Uniwersytecie w Heidelbergu jest olbrzymie herbarium, w którym mają stanowiska i karty zielnikowe chryzantemy. I mieli, słuchajcie Państwo, karty zielnikowe z Pomorza, tu region od Gdańska po Stargard Trzeciński, o te stanowiska znalazły się w tym atlasie. W tej chwili cieszymy się bardzo, ukazał się niedawno appendix, czyli dodatek do tego atlasu i profesor dzwonił do nas, pisał, że kolejne wydanie będzie rozszerzone o silnik inwazyjny, o których się nie będę mówił, ale to za chwilę. Takie drobne gatunki, słuchajcie Państwo, kurzyśla w polne anakali, to takiej wielkości czerwona kwitnące, wodniutki takie z primulace, też już go nie było. Wieka czerwona siedma, w ogóle rzadka na Pomorzu, ona występuje od linii Warty na Deci w dół naszego kraju. Natomiast u nas rzadko. Znaczy nasze, ty z profesorem, myśli skierowało to, że ponieważ złożono do elewatorów zboże zewsząd i być może niedokładnie wyczyszczone ziarno zawierało wykę czteronasienną. Te dwa gatunki, które Państwu pokazuję wtedy, powodują, że każde botaniczne kolano się zgina, bez znaczenia, gdzie gatunki rosną. Rzadkie, wyjątkowo rzadkie, zarówno przetaczni lśniący, jak i roszczunka warzywna są wyjątkowo rzadkimi roślinami w ogóle w kraju. No ale wtedy mamy okazy ziemnikowe, wtedy z tamtego czasu, z lat 70. często do nich, powiem Państwu, zaglądam. Przyczyną otóż tego, że magazyny te zbożowe spichrze już nie przyjmowały ziaren do materiału siewnego, to dodatkowo jeszcze nasze myśli zostały skierowane na to, że osuszono teren przylegający do awanportu. Były ropy melioracyjne, częściowe melioracje, w związku z tym to spowodowało zmiany stosunków wilgocznościowych. I te gatunki, które Państwu pokazuję, są klasyczne przykłady miejsc zagłębień śródpolnych, rowów melioracyjnych, niewielkich oczek śródpolnych, jak na przykład niezapominajka błotna, tapolewej czy gościnica, miozoton akwatiku. Niestety nie ma już. W tamtym roku sprawdzaliśmy, nie ma. Albo skrzypy błotny, czy wiechlina błotna. Nie ma już. Nawet fragmentu. Myśleliśmy, że może zrobiliśmy jeszcze taki eksperyment. Poprosiliśmy naszą koleżankę z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pobraliśmy próby na diaspory, czyli glebę z tych miejsc, żeby sprawdziła koleżanka, czy w tym materiale, tym ziemnym, że tak powiem, pobranym ze stanowisk, nie znajdują się jeszcze diaspory, czyli nasiona chwastu. Bardzo niewiele, nie było. Nie, część tych, które sprzedałem koleżance, niestety nie było. Te gatunki na terenie portu już nie wystąpiły, chociaż na terenie polskiego wybrzeża występują. W rejonie Ustki, bardzo ładnie Władysławowa. Ostatnio widzieliśmy szczach nadmorski w okolicach nad Zatoką Puczką, w Pucku i poniżej wyskacze Śliwka Błota. Ale na terenie administracyjnym bardzo dziękuję panu profesorowi, że wykonał dla nas mapę tego terenu, bo ja tak nie do końca mam wczesny PESEL, szanowni Państwo, i dla mnie w autokadzie zrobić mapkę to jest wyprawa na Kilimandżaro. A
tak zawsze są ludzie, którzy pomagają, jak się bardzo cieszę. Bardzo dziękuję ci, Włodek. Chociaż, ale może ja zostawię to. Ale są do dzisiaj gatunki objęte ochroną, ścisłą ochroną prawną. Mianowicie, już pokazuję pierwszy gatunek. Dzwonek brodaty. Dzwonek brodaty. Czekajcie Państwo, ja muszę to pokazać, ale tutaj mam jeszcze wskaźnik, nie będę biegał do tego. Nazwa rodzajowa wzięła się stąd, że zobaczcie Państwo, działki kielicha mają takie bródki, zielone, zwisające bródki, w związku z tym, może one daleko nie są widoczne, ktoś to nie widzi, to bardzo proszę, można podejść, zobaczyć. Widzicie Państwo, płatki korony jest rośnięte, natomiast działki kielicha, te zielone, mają takie brodate wypustki, także stąd jego nazwa, goździ brodaty. Będę się spieszył. O, bajka. Proszę Państwa, gatunek przyzwyczajony do wysokiej zawartości chlorku sodu, czyli soli kuchennej w podłożu. I on rośnie na terenie portu Mleczni Gamborski. Pięknie, gdzie jest primulace. Ładno, ładnie. O takiej wielkości roślinka. Dokładnie. Właściwie 1/3 tego zespołu mają przepiękne biało-różowe kwiaty. O takie stanowisko identyczne w Darłowie znajduje się u ujścia Łeby do jeziora Łebsko. Łebie. Jest takie duże, wielkie stanowisko i tam chronimy go, żeby tam nie zarosło właściciel tego terenu, bo to jest własność prywatna, wypuszcza kozy i owce, one obgryzają to i co roku się ten mlecznik pokazuje. Dobrze, objęte częściowo ochroną prawną. Witwo, dziękuję. Słuchajcie Państwo, dzięgielówka, nalewka z dzięgielówki bajka. Ale jeszcze lepsze są młode ogonki liściowe, które się piecze na patelni z cukrem i daje się do ciasta. Bajka. Jeśli Państwo nie skorzystali jeszcze z dzięgla w cieście, to zachęcam. To zachęcam. Proszę? No, dobra. Gruszczyk zawoczerwony. Jest objęty ochroną prawną, ale jest, występuje, rośnie. To jest torczyk, który, jego populacja w dalszym ciągu pięknie się utrzymuje na Pomorzu. Także nie ma strachu. Kolejny orlik pozwolony. Cudna z jaskrowatych roślina, chociaż jest podejrzenie, i tu muszę Państwu się przyznać, mamy wątpliwości, że może był, pochodził jako uciekinier z upraw, z ogrodu, że ludzie uprawiają orliki u siebie w domach, gdy powinienem napisać gości orlik pośredni. No ale wtedy zebraliśmy orlik pospolity, objęty ochroną, także do tej pory jest. Tuż jest skąd pospolity gatunek samopilny, czyli muraw piaskowy, który na Pomorzu charakterystyczny. Zobaczcie Państwo, że te kolejna z węzłów, kolejna roślina rozwija się z kolejnych węzłów podziemnych. To bardzo łatwo się go rozpozna. No i najwięcej witaminy C we flor roślin polskich nie ma ani pietruszka, ani cytryna, nawet pietruszki, ani cytryna. Ma rokitnik. Rokitnik, ale rokitnik jest objęty ochroną, w związku z tym no, robienie z niego konfitur czy nalewek wiąże się z restrykcjami, różnymi rzeczami. Widzicie Państwo, no nie do końca. Ale ludzie sobie sadzą rokitniki u siebie w prywatnych posesjach, na siedliskach i korzystają z tego dobra natury. Krakowiacy i górale zazdroszczą nam, że mamy u siebie w zbiorze flory Pomorza wiciorze pomorskie. Ja pamiętam, kiedyś mieliśmy koleżanki, które przyjechały z Jagiellonki z Krakowa na taki krótki staż naukowy, to kiedy powiedzieliśmy, że jedziemy do Lasu Bukowego i potem pojedziemy na torfowiska, to w Lesie Bukowym nie było zmiłuj się. Zbierały, wręcz haratały ten widziokrzew, bo potrzebny do silnika do Krakowa. A kiedy pojechaliśmy na torfowisko i zobaczyły rosiczki te owadożerne, to nie było zmiłuj się. One wszystkie się położyły na te pło. Oczywiście mokre były po szyję, ale nie rozumiem to, że takie ogromne zainteresowanie roślinami. Sosna górska jest
Ona jest sezonna, ale jest objęta ochroną biożywatek, już wacek, już trochę, jeszcze trochę. Wilżyna dzielnicka. Niski, płożący, o tej wysokości, słuchajcie Państwo, sięga nie wyżej niż ludzkie kostki. Niski, ładny, różowo kwitnący, ma ostre takie pędy zaostrzone, zresztą tu widać, i jest objęty również ochroną prawie. To trzeba powiedzieć, ponieważ, Szanowni Państwo, żyjemy obecnie w czasach, w dobie, kiedy pojawiły się masowo rośliny inwazyjne. Rośliny kenofity, te, które przybyły do nas po odkryciu Ameryki przez Kolumba. I te rośliny traktuje się jako kenofit, czyli jako noworysza, nowy gatunek, który przybył do nas na Pomorze. W tle, oczywiście zdecydowałem je, że kenofity rzadkie, czyli te przybysze, których mamy niewiele stanowisk, natomiast złotek po prostu stanowi smotrawa okazała. Pokazuję ją, ponieważ ona ma specyficzne znaczenie, ponieważ jonizuje powietrze. Mianowicie wojowie tureccy, kiedy wychodzili do walki, to zakładali sobie na szyjach woreczki lniane, w które wkładali smotrawę okazałą i broniła ich przed złymi mocami. Ja trzymam zresztą u siebie w domu przed językami ludzkimi, bo największą straszliwą ból zadaje ludzki język. Ja się wielokrotnie o tym przekonałem, o czym kiedyś mówiła moja świętej pamięci mama, że ludzkie języki robią taki ból, że gorszy niż cielesny. I często tak to bywa. Bo boli, bardzo boli. I w związku z tym, żeby się to nie bolało, trzeba mieć u siebie w zasobach smotrawę okazałą. Nazywa się to po łacinie telekia speciosa. To mamy teraz gatunek. Rzadki. Był jeden, tam takie parę krzewów, klon jesionolistny, roślina wyspy ciepła, czyli spotykana w miastach, bo w centrum miast temperatura jest wyższa o 3-4 stopni niż na zewnątrz, w związku z tym one znajdują u siebie idealne warunki do rozwoju. Odwijają się przez odrosty korzeniowe, żeby szybko, żeby się zdążyć. Essigbaum. Pani Brygido, Essigbaum. Ursuma Kotstowiec. Ja kiedy byłem po raz pierwszy na stażu w Bielefeld, to nasz opiekun, profesor, pogadzał nas po mieście i wiadomo, że władamy niemieckim, no w mojej piśmie tak, żeby się tego móc porozumieć. Nie jest to literacki Hochdeutsch, ale rozumieliśmy go. I wtedy pamiętam, że wkłada nam do głowy o tym Essigbaum, że to takie ważne, że to będzie jeszcze z tym problem. No i jest dzisiaj problem. Jesion sylwański przybył do nas z materiałem ziemnym z Ameryki. Z Gdyni wywożono meble, stal do Ameryki, żeby statek wracał nie pusty, wypełniono go ziemią balastową. I w ziemi balastowej przywleczony został na Pomorze najpierw do Świnoujścia, a później do Gdyni. Już się rozprzestrzenił. Bardzo rzadka, roślina zielna, rzepień. Była tam taka jedna kępka i w tamtym roku, jak robiliśmy badania, jest przy murze, takim na słonecznionym miejscu, ten rzepień się znajduje. Rzepień tak jak rzep, taki, który przyczepia się do ludzkiej sierści czy do ludzkich spodni, na przykład ze sukienki. Pieprzycznik przy narodzinach, Rotaria grava. Można go pomylić z roślinami krzyżowymi, które masowo rosną. Często mylą go z rzepakiem, ale to biała roślina, w związku z tym a rzepak to jako żywo żółty. Czy dwurząd murowy. W ubiegłym roku, w czerwcu, robiliśmy badanie z moim magistrantem w Gdyni, bo mieszka tam, i robiliśmy trzy dzielnice, Babie Doły, Oksywie i Oburze. Słuchajcie Państwo, więc stanowisk dwurzędu tego murowego było tak właściwie co kwadrat, bo podzieliliśmy miasto na kwadraty, to właściwie wszędzie był dwurząd murowy. Okazuje się, że on zaczyna być wszędzie inwazyjny. Ostatnio obserwujemy takie zjawisko w Koszalinie. W Słupsku jeszcze nie ma problemu z dwurzędem Marii tym murowym, natomiast to już jest, a ten gatunek już właściwie na dobra, gatunek amerykański, został przywleczony z ziarnem siewnym i rozprzestrzenia się. Rozprzestrzenia się od Wrocławia, od Niziny Wrocławskiej. Dobrze. A teraz na tym samym tle fajnej smotrawy, gatunki częste i po kolei. Fosfolity rumiane promieniowe, panie profesorze. To znacie Państwo. Wyjątkowo wredna roślina.
przez odrosty korzeniowe ona potrafi w ciągu sezonu rozprzestrzenić swój areo o 20 metrów kwadratowych. Bardzo szybko się rozprzestrzenia. Ten gatunek został w 1872 roku na wystawie roślin ozdobnych w Wiedniu uznany za najpiękniejszą roślinę ozdobną Europy. A dzisiaj Junia się o niego upomniała. Do niszczenia. Koniec kropka. Albo jego brat, Ernestowiec Sakaliński, przybył do nas z wyspy Honsiu i z Hokkaido. Nie chciałem powiedzieć przy tylko słowa, w każdym bądź razie gdzieś go mamy już u siebie. Pożytek pszczeli, przegorzany, Echinops versetalus, spotykany często, bardzo często. I jest w porcie również do dzisiaj spotykany. Albo na tej samej wystawie niecierpek kurczołowaty, Impatiens gondylifera, zajął drugie miejsce po rdestowcu ostrokończystym jako jedna z najpiękniejszych roślin ozdobnych w Europie. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo. Jak Państwo słyszeliście, właściwie trudno jest zatrzymać Pana Profesora i mógłbym pewnie przez parę godzin opowiadać. Dobra. Trochę posiedzę z Wami. Czy jakieś pytanie na szybko do Pana Profesora, albo jakaś wątpliwość? Proszę bardzo. Chodzi mi tylko o to, jaki teren, jaki zasięg do tego terenu, który badaliście. Możemy na tego A po to Ci zrobiłem. Od brzegu morza, Wermówką, przez wzdłuż rzeki Wieprzy. Po wzdłuż rzeki Wieprzy to był taki teren 5, 6, 7 do 12 metrów do Darłowa. I tam z awanportem są różne miejsc, gdzie są przystani jachtowe. W każdym bądź razie to był główny teren. Dużo gatunków mieliśmy z Darłówka. Dużo. Szczególnie te od strony Wydmy. Wschodnie. Tak, wschodnie. Że jednak gdzieś było też sporo gatunków. Ale można takie zapytanie, bo mieliście trudności związane z pozyskaniem materiału, który zapewne istniał w miejscu, gdzie przeprowadzono różnego rodzaju inwestycje drogowe, przede wszystkim tą małą obwodniczką pomiędzy Darłowem a Darłowem, bo tam teren widzę jest mocno zdewastowany. Bardzo. Bardzo wiele gatunków myślę wcześniej, kiedy jeszcze robiłem inwentaryzację terenów zieleni Darłowa i Darłówka, bo to jest jeden organizm, to według starych zapisków niemieckich jeszcze, botaników, pastorów, nauczycieli, lekarzy, którzy interesowali się roślinami, to niestety bardzo wiele nie udało się nam odszukać. Nawet takie miejsca, gdzie były prywatne, już współcześnie założone, takie założenia ogrodowe, parkowe, to jednak bardzo wiele. Część osób w takich prywatnych siedliskach nie wpuszczała nas. No tak, ja rozumiem wolność domku w swoim domku, że to moje królestwo, my home, my castle, ale no przecież myśmy to nie robili dla siebie, nie chciałem nikomu niczego wyrywać, nie zabrać, tylko czytelnić to ogólnemu ogółu społeczeństwa. Botanikom, mieszkańcom, ludziom, którzy przyjeżdżają odpocząć do Darłowa, to jednak tak się, no nie do końca było to miło. Dobrze. Na leśnictwie powiedziano nam, że czeremka jest takim drzewem krzewem, który bardzo rozprzestrzenia się i trzeba go traktować jako kwas. I rzeczywiście mieliśmy jedną czeremkę, w międzyczasie ptaki przeniosły do różnych punktów, ale to... No bo owoce jadalne są. Bardzo pyszne są, zwłaszcza te nalewki. Ale to z rodzimej czeremki. Nie mówi Pani o czeremce amerykańskiej. Na pewno nie. Ten na leśnictwie poinformował nas, tak, żeśmy kupili gdzieś tą czeremkę pierwszą. I on powiedział, że to jest kwas, bo to przybyło z Ameryki do nas. No to, to mówił amerykański o kwasie. To było w mojej głowie. Ale to jest takie pyszne. Ja mam... Dobrze. Widzę, że...
Janie, chyba musimy zorganizować konferencję poświęconą roślinom, tylko i wyłącznie. Nie tylko amerykańskim, tak? Japońskim też. Japońskim też, polskim też. Ja nie będę prosił pana profesora, żeby mi odpowiadał, ale ja bym powiedział w ten sposób, że chwasty są też potrzebne. Nawet amerykańskie. Żeby zachować różnorodność, muszą być i uprawne, i chwasty. Tak jest. Dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I teraz poprosimy panią Ewę Gwiazdowską, która opowie nam o dworach i pałacach powiatu słowiańskiego w litografiach Rudolfa Muchowa. Dasz sobie radę? Coś innego. Muchow dowodzi swymi dziełami, jak podkreśla krytyk,
że ziemia sławieńska ma do zaoferowania rozmaite zapoznane przykłady piękna. Kompozycje, które tworzył Mułkow, nawiązywały do stosowanych od XVI po XX wiek, jednak nie były naśladownictwem dawnych pojęć. Widoczny jest m.in. wpływ widowisk rycerskich i ziemiańskich z albumu Aleksandra Bunkera, kompozycji angielskich czy rycin w albumach malowniczych, i to różnej, francuskie i niemieckie. Najbliższe prace Mułkowa są XX-wieczne kadry fotograficzne, znane ze zdjęć dokumentacyjnych czy kart pocztowych. Oddziaływanie wcześniejszych ujęć jest jednak dość powierzchowne. W kompozycjach XVIII czy XIX-wiecznych widz wydawał się oglądać motyw, architekturę, park, sylwetki sztabarzu przez lunety, okiem beznamiętnego obserwatora. Mułkow postępuje inaczej, pokazuje żywe motywy, a nie dekoracje scenograficzne. Zamiast elementu będącego swego rodzaju ramą panoramy budowli, tworzy kształt będący częścią architektoniczno-ogrodowego założenia. Dystans między pierwszym planem i planem dworu jest dystansem widza, znajdującego się w obrębie podziwianej przestrzeni. Choć ani widza, ani żadnej osoby sztabarzu nie ma w kadrze, artysta umieszcza swoje alter ego w pobliżu, kreując emocjonalny wyraz oglądanego widoku. Służy temu przede wszystkim zieleń otaczająca dwory. Jest ona przedstawiana w sposób bardzo rozmaicony, tak by nadać budowlom zindywidualizowany charakter, podkreślić ich odmienność od innych siedzib wiejskich. Dwór w Bzowie pokazany został w momencie najpłynniejszego rozrostu winorośli, która tak szczelnie okrywa jego elewację, że okna wydają się tajemniczymi wnękami, a ganek wsparty na dwucienkich korunach przywodzi na myśl egzotyczne wschodnie pawilony ogrodowe. Dodatkowym upiększeniem są gałęzie drzew przesłaniające częściowo długi dach, dzięki czemu artysta unika wrażenia monotonii. Gałęzie te, rysowane sumaryczną plamą i drobnymi zygzakowatymi liniami, przekształcone są w kubistyczny ornament stanowiący dekoracyjną oprawę sylwetki dworu. Pałac w Kusicach oglądany jest z miejsca położonego na trawiastym stoku poniżej zabudowy. Sylwetki starych parkowych drzew rozbijają masywną, ciężką, klasyczną grubę, wywołują wrażenie elegancji i lekkości jej ścian, a ciemne listowie przed kontrast podkreśla ich biel. Dwór w Ścienicy widoczny jest w głębi perspektywy, niewielkim przeświciem utworzonym przez gęstą zieleń parku. W ten sposób Mułkow nadał tej może zbyt skromnej budowli atrakcyjnego uroku tajemniczości. Dwór w Kosierzewie przedstawiony został nieco podobnie, ale wymowa tej kompozycji jest inna. Dwie grupy kulisowo uformowanej zieleni parkowej tworzą perspektywę prowadzącą w górze. W głębi tej perspektywy w prześwicie u szczytu wzniesienia dostrzega się dom ukryty w cieniu rzucanym przez szpalę wysokich drzew stojących naprzeciw. Słoneczna murawa porastająca po farbany stąd zaprasza do wędrówki. Jednak cień panujący w bezpośrednim otoczeniu dworu wprowadza nastrój niepewności i obawy przed wspinaczką tej nieznanej budowli. Ziemię otaczająca pałac w Szczywie stanowi zarówno jego tło, jak i ozdobę. Korony wysokich drzew wyrastające ponad dach gmachu mówią o położeniu parku, jego długowieczności. Krzewy poprzedzające pałac od strony gwiazdy, egzotyczna palma przed gankiem, całkowicie pokrytym gęstą winoroślą, stanowią o dekoracyjności założenia i podnoszą jego prestiż. Geometrycznym kształtem neoklasycznego pałacyku w Bożenicach, poziomym linią zemsów, pionom wyznaczanym przez węgły budowli i ściany ryzalitu, przeciwstawione zostały zwielokrotnione miękkie łuki gałęzi jodę oraz gęste wnętrza przybierające formy spiralne i pieniące się wzdłuż cokołu, ryzalitu i schodów prowadzących do ogrodu. W widoku dworu w Noskowie bujna jodła umieszczona na bliższym planie po prawej stronie kompozycji pełni dwie role. Zapewnia harmonijne rozmieszczenie motywów, stanowiąc przeciwwagę do asymetrycznie usytuowanej wieży zamkowej widocznej po lewej stronie, a jednocześnie jej sylwetka ze spiczastym czubkiem sterczącymi ku górze gałęziami powtarza formę wieży jako naturalny wariant artefaktu stworzonego ręką człowieka. Mułkow wybiera punkt widzenia, z którego przedstawia dwory i pałace w rozmaity sposób, uwzględniając
uwagę na położenie budowli na wzniesieniu, które dobrze służy jej wyeksponowaniu. Wiele budowli ukazują stronę ogrodu, stosując ujęcia perspektywiczne z ukosa, podkreślające przestrzenność budowli. Takie kompozycje są bardziej uzasadnione od właśnie tej strony, ponieważ zazwyczaj po stronie ogrodu czy parku znajdował się spadek terenu. Skojarzenie z budową z bańki wywołuje obraz pałacu w Chocimienie, narysowany w duchu ekspresjonizmu. Otoczona gęstym lasem architektura jest oglądana z miejsca u stóp wzgórza, na którym się wznosi. Ponad koronami drzew zginających się w przeciwnych kierunkach, jakby starały się odsłonić zabudowę, ukazują się kształty gmachu. Potężne boczne skrzydła, nakryte ogromnymi mansardowymi dachami, a pomiędzy nimi ściśnięty główny korpus. Niezwykła budowla, krzywa, zdeformowana, niebezpiecznie pochylająca się ku skokowi, wygląda jak siedziba złego czarownika. Dwór w Lejkowie, stojący na wysokim, trawiastym wzgórzu, z rzadka porośniętym małymi drzewkami iglastymi, ukazany na tle jasnych, kłębiastych obłoków pokrywających niebo, sprawia wrażenie zmiękczenia, artystycznej ozdoby wytworu przyrody. Jego proste, kubiczne kształty, choć stanowią przeciwieństwo form naturalnych, dopełniają je. Przedstawiając jednopiętrowy pałac Ostrowców od podnóża sporego wzniesienia, Muchow uzyskał nie tylko efekt wyolbrzymienia z jego wielosiowej sylwetki nakrytej wysokim, spadzistym dachem. Rezydencja nabrała szlachetności. Przypomina średniowieczny zamek, nawiązując do dawnej historii tego miejsca. Najbardziej monumentalny wypadł w ujęciu od dołu neogotycki rozbudowany pałac w Złakowie. Muchow ujął go z żadnej perspektywy. Wskutek czego dość płaski trawnik przed budową wygląda, jakby porastał stromy stok. Mury pałacu pną się wysoko ku niebu, a pionowe detale, naroczne, nadwieszone sterczynki, które nadają założeniu nieco obronny rys, prowadzą oko widza ku obłoku i wywołują wrażenie, że pałac leży naprawdę wysoko. Rozwichrzone, jakby tańczące, smukłe korony drzew gwiazdnych i liściastych łagodzą ostre kształty i detale wywodzące się ze średniowiecznych budowli obronnych pałacu w Sulechowie, wybudowanego w stylu angielskiego neogotyku. Długa, wieloosiowa bryła pałacu, przesłonięta rytmicznie rozmieszczonymi sylwetkami drzew, również traci tą monotonię. Elewacja ogrodowa neoklasycystycznego pałacu w Osiekach ukazana została w zbliżeniu okiem obserwatora, który wędrując parkiem niespodziewanie dostrzega budowlę ukrytą w zieleni. Bujne korony drzew, niwelując jednostajny rytm osi okiennych, dekoracyjnie podkreślają szlachetny kształt trójkątnego frontonu. Winorośl, szczelnie porastająca od ściany ganku, przesłania jego skromne formy. Zapobiega rozczarowaniu widza, który by w tym miejscu chciał zobaczyć szereg solidnych, wysokich kolumn. Dość rzadko pojawia się u Muchowa widok z zastawu. Tak sportretowany został historyzujący pałacik w Stawiskach. Ujęcie wybrane zostało dlatego, że staw znajdował się niedaleko budowli, usytuowany był właśnie w takim miejscu, z którego pałacyk prezentował się najokazalej. Położony na trawiastym wzniesieniu powyżej stawu, częściowo przesłonięty przez stare drzewo, wyglądał bardzo atrakcyjnie. Miękkie, koliste korony, kontury korony drzewa i stawu łagodziły ostre zarysy budowy, szczególnie przy budówki, przypominające średniowieczną wieżę mieszkalną i sugerującej dawne pochodzenie pałacyku. Zza jeziora Muchow pokazał także XV-wieczny zamek w Krągu. Chociaż budowa stoi bardzo blisko wody, na grafice cała jest otoczona drzewami, nad koronami których widoczne są tylko szczyty i dachy czworobocznego założenia. W ten sposób artysta uzyskał efekt tajemniczości i niezwykłości. Urok założenia dodatkowo wzmocnił dzięki malowniczym refleksom wywołanym na wodzie przez masy zieleni górujące i górujące najwyższe partie budowli. Przedstawiając zestawy dwór w podwórkach, mógł pokazać, jak złożonym topograficznie pięknym miejscu został on usytuowany. Staw leżał dużo poniżej asymetrycznego, rozczłonowanego wgłębieniami wzgórza, którego szczyt wieńczyła budowla. Rozbudowane masy zieleni tworzone przez skupiska drzew, przy świcie między którymi ukazywał się dwór,
podkreślały urodę lekkiej budowli i jej piękne położenie. Ujęcie ze stoku wzgórza przeciwległego do tego, na którym stał dwór, Muchom zastosował tylko raz. W widoku pałacu wiecznie. Neobarokowa budowla zniesiona w 1913 roku należała do największych w rejonie. Działając na przeciwległym wzgórzu, budowla ukazana została panoramicznie w całej okazałości, a jednocześnie Muchom podkreślił jej piękno, dodając naturalne obramienie z pasa drzew rosnących wzdłuż obniżenia pomiędzy pagórkami. Ten przykład świadczy również, że artysta chciał być wierny wobec przedstawionego pejzażu, a jednocześnie różnicować widoki. W przeciwnym wypadku mógł z wyobraźni dodać zielone kulisy, umieszczając je w pobliżu pałacu. Z bliska gmach prezentował się bardziej monumentalnie, nowobogacko. Z daleka sprawiał wrażenie budowli, która od wieków stała w tym miejscu. Podjazd do siedzib ziemiańskich był usytuowany na terenie płaskim, aby ułatwić dostęp i dojazd. Z tego względu przypuszczalnie widoki od frontu zdarzały się w całym cyklu rzadzie. Nie dawały takiej możliwości stworzenia ciekawego, intrygującego portretu budowli. W przypadku przedstawień od strony fasady motyw budowli był umieszczony na wysokości oczu obserwatora, względnie nieco wyżej, w perspektywie alei prowadzącej do tego pałacu czy dworu. Ujęcie sugerowało, że obserwator znajduje się w powozie. Pałac w Tychowie ukazuje się widzowi w perspektywie szerokiej alei utworzonej przez gęsto rozmieszczone z dorzkowe kolony drzewów i plastyk. Aleja prowadzi do asymetrycznie usytuowanego, wgłębnego portyku, otwierającego się arkadą na gazon, obsadzony mniejszymi, strzeżonymi krzewami o formach kulistych. Aleja, częściowo przesłaniając wieloosioną, okazałą fasadę pałacu, podkreśla jej walory estetyczne i dodaje urody. Dużo skromniejszy jest parterowy dwór w Postominie. Powagi siedziby ziemiańskiej dodaje mu klasycystyczny dwukondygnacyjny ryzalit, zwieńczony trójkątnym frontonem oraz prowadząca do niego szeroka droga, wygrodzona dobrze utrzymanymi grubymi żywopłotami. Tę kompozycję budowaną na pionach i poziomach ożywiają rozwiększone gałęzie jodeł stojących na pierwszym planie i tworzących kulisy perspektywy. Widok dworu w Kwasowie ujęty został frontalnie, jednak dzięki obecności masywnej wieży umieszczonej z boku korpusu oraz przeciwstawionemu jej asymetrycznemu rozmieszczeniu mas zieleni z dwupiennym, bujnym drzewem usytuowanym po przechodnej, w stosunku do wieży kompozycja zyskuje głębię i dynamikę. Muchow, rysując dwory i pałace w porze letniej, starał się oddać odpowiadające jej skojarzenia. Słoneczną, sparną pogodę, atrakcyjny nastrój, odpoczynek na łonie przyrody, swobodny czas sprzyjający marzeniom, urok przygody i doświadczenie tajemnic, które zdarzają się tylko podczas kanikuły. Widok pałacu w Borkowie z werandą oświetloną licznymi arkadowymi oknami, położonego na wzniesieniu pośród pięknie zaprojektowanego parku, otoczonego starymi drzewami i ozdobnymi krzewami, kojarzy się z pensjonatem, w którym można by przyjemnie spędzić urok z dala od zgiełku miasta. Dwór w Niemicy przywodzi na myśl rzeźki letni poranek, gdy słońce jeszcze nie wysuszyło rosy pokrywającej cienistą parkową murawę. Zapowiada się dzień pełen wrażeń, dostrzegany już oczyma wyobraźni. Niezwykłych możliwości dostarcza sam widok domu, który pokazany został z parku, oczami osoby spacerującej pobliską alejką. Budynek otaczają drzewa i krzewy o rozmaitych kształtach, podkreślające jego dość niezwykłą formę. Dawny, skromny dwór zaopatrzono bowiem w belweder, wznoszący się nad naczepkowym dachem oraz w zbudowany prostopadłej do szczytowej ściany długi ganek, dźwigający taras, który prowadzi w kierunku kępy drzew. W stronę parku otwiera się weranda przybudowana do bocznej ściany dworu. Wszystkie te miejsca zapowiadają przyjemności, jakich można doświadczyć w letni, wakacyjny czas. Społeczną, gorącą aurę oddaje widok pałacyku w Żegocinie. Muchow pokazał budowlę z podwieszających się fantazyjnie gałęzi starych wysokich sosen. Rzucany przez nie cień, skontrastowany z bielą jaśniejących w pełnym słońcu parkowych trawników, pada wrażenie upału. Dekoracyjna zieleń ze wszystkich stron otacza pałacyk, podkreślając tajemniczy urok jego asymetrycznej, secesyjnej sylwetki. Aurę wakacyjnej przygody emanuje również malowniczy pałacyk w Wielinie.
otoczona bujną zielenią, neobarokowa, piętrowa budowla z tarasem, na który prowadzą łuki dwubiegowych schodów, zwieszających się nad nim balkonem z butą balustradą, z wysokimi oknami pokoi na mansardzie, podziwiana z łagodnie pofalowanego trawnika, kojarzy się z ciszą popołudniowych godzin odpoczynku w cieniu i chłodzie przyjaznych ścian, gdy na dworze panuje upał. Podsumowaniem pomorskiej twórczości Muchowa może być komentarz krytyka omawiającego jego wystawę zorganizowaną we Fryburskiej Galerii Córki Artysty w 1971 roku. Pisał on, że dążeniem twórcy było nie tylko suche przedstawienie sytuacji, ale także odtworzenie otaczającej ją aury. Solidnie i wiernie ukazując rzeczywistość, usilnie starał się wyjść poza nią, przetworzyć temat w sposób artystyczny. Poczynając od form kubistycznych, poprzez kompozycje abstrakcyjne, ostatecznie docierał do przedstawień fantastycznych, bajkowych. Nie była to droga prosta. Muchow zwracał się ku różnym środkom i inspiracjom, opracowując motywy w swoisty sposób, wciąż poszukując. W litografiach i rysunkach pomorskich wyraźnie odzwierciedlają się te dążenia ukierunkowane w różne strony estetyczne. W pracach z pomorskiego okresu artysta stosował zwięzłe formy, wyrazisty nastrój. Posługiwał się nowoczesnymi środkami stylistycznymi, wywodzącymi się z kubizmu i konstruktywizmu, ale także sztuki realistycznej, ugruntowanej na podstawie patriotycznej, prekursorskiej wobec nurtu, który rozwinął się pod koniec lat 20. XX wieku. W dziełach Muchowa można obserwować także przejawy nowoczesnych prądów artystycznych, takich jak ekspresjonizm, art deco, czy początki nowej rzeczywistości. Dziękuję bardzo Państwu. Czy jakieś szybkie pytanie do Pani doktor Gwiazdowskiej? Proszę bardzo. Bardzo dziękuję za takie interesujące przedstawienie nam tych najbliższych okolic. Zawsze pamiętam z historii tutaj z Piotrkowskim Pomorze i należało do takich dobrze podkazujących gospodarstwa. Ale z tego wynika, że te tereny były dość samorządne. Tyle tych pałaców. Jaki stan jest dzisiaj materialny i czy one w jaki sposób są zagospodarowane? Ja akurat nie zajmuję się architekturą, ale na ile się orientuję, no to oczywiście część tej budowy się nie zachowała, część jest w ruinie, natomiast część została i to te jedne z najciekawszych. Na przykład Pałac Wosieka, który służył przez długie lata jako siedziba festiwalu, czy to nigdy nie były takich jakby warsztatów plastycznych. To wszystko już zależy od tego, jaka jest polityka władz lokalnych. Czy one się starają, bo wiemy, że te pałace po II wojnie światowej były przekształcane w siedziby urzędu PGR-u, szkoły, różne instytucje kulturalne je użytkowały. No i po tym, kiedy pałace nie były remontowane, a już użytkowanie nie było możliwe, to często one były opuszczane. Dopiero po 90 roku nastały takie możliwości, żeby wykupować poszczególne budowle. Ale tak jak mówię, ja jestem historykiem sztuki, który prowadzi gabinet grafiki w Muzeum Narodowym w Szczecinie i bliżej trudno mi cokolwiek o tych konkretnych pałacach powiedzieć. No wiadomo, że pałac Prom się zachował. Część pałaców istnieje i funkcjonuje. Najlepiej to chyba Pan Jastrowa gdzieś orientował, ponieważ tutaj na tym terenie mieszkam. Ja mogę tak a propos tego powiedzieć, ponieważ studiowałam we Wrocławiu i pamiętam ze statystyki, że mówiło się, że było tam 20 tysięcy pałaców, natomiast po wojnie pozostało 1000, czyli 1/20. I to część była zniszczona, część była potem wykupiona przez prywatnych właścicieli, którzy starali się odbudowywać, ale w momencie, kiedy pałac jest oddzielony od całego terenu gospodarczego, który umożliwiał jego funkcjonowanie, jego jakby użytkowanie przez cały czas, jego renowację i tak dalej, no to ten pałac nie ma podstaw do życia, nie ma, jakby te korzenie
Szybciutko. Nie, naprawdę nie. Dobrze, bardzo dziękuję. Pewnie byłoby więcej pytań, ale w tej chwili niespecjalnie mamy czas, ponieważ pan Kacper Pęcarski zabierze nas w podróż koleją wąskotorową, czyli w świat, który już przestał istnieć. Prawda. Rzeczywiście, drodzy państwo, już teraz chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie organizatorom, ale przede wszystkim państwu, że istotnie przejedziemy się koleją wąskotorową, ale tylko do 1934 roku, z uwagi na to, że ta kolej, o której dzisiaj sobie poświęcimy chwilkę, te 20 minut, przechodziła ogromne, burzliwe dzieje i losy. I z pewnością, jestem przekonany, 20 minut nie starczy nam na to, byśmy mogli przynajmniej częściowo zaprezentować dzieje tego przedsięwzięcia, o którym za chwilkę szerzej nieco powiem. Bo drodzy państwo, my tu w ziemi sławieńskiej mamy pewien problem. Mówimy zawsze o kolei wąskotorowej, ale tak naprawdę od 1934 roku czegoś takiego jak kolej wąskotorowa w zasadzie już w powiecie sławieńskim nie było. Celowo nie przygotowywałem prezentację, o której mógłbym powiedzieć i na której mógłbym opierać się, ale to dlatego, że szczegóły, które odnoszą się do całości zjawiska, o którym mowa, są zaprezentowane w zeszycie, który dzisiaj organizatorzy i my, autorzy, mamy przyjemność wręczyć państwu i zaprezentować. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na pewne tendencje, pewne zjawiska, które towarzyszyły całości tego przedsięwzięcia. W zasadzie mówimy o, jeśli chodzi o okres między 1898 rokiem a 1934, o czymś takim, co stanowiło własność samorządową w 1/3, własność prowincji pomorskiej w 1/3 i własność prywatnych właścicieli, różnego rodzaju właścicieli majątków dworskich rozlokowanych pomiędzy Sławnem, Apolanowem i Żydowem, a nawet Wołogórą. Mówię w 1/3, dlatego że ówczesne przepisy związane czy regulujące kwestie odnoszące się do organizacji transportu publicznego w zakresie kolei wąskotorowej stanowiły o tym, że w takich właśnie okolicznościach i warunkach 1/3, 1/3, 1/3 można było współtworzyć przedsiębiorstwo transportowe kolei wąskotorowej. Te wskaźniki oczywiście w różnych częściach prowincji pomorskiej były zaburzane, ale mniej więcej i akurat w ziemi sławieńskiej w odniesieniu do powiatu sławieńskiego, tak jak i koszalińskiego, wobolickiego i białgarskiego i słupskiego były utrzymane. Ale szanowni państwo, budowa kolei wąskotorowej, a więc wszystko to, co funkcjonowało i działo się przed 1898 rokiem, następnie użytkowanie tej kolei wąskotorowej w latach późniejszych do I wojny światowej, a okoliczności funkcjonowania tej kolei wąskotorowej po 1918 roku były zgoła i kompletnie inne. Ja tylko tak króciutko zasygnalizuję. Przed 1898 rokiem, kiedy uruchomiono kolej wąskotorową, to musimy nazwać tę rzecz po imieniu, to było załatwione wszystko przez ówczesnych właścicieli ziemskich. Max Glagau z Lasek, tutaj przywoływany kilkukrotnie, to był człowiek, który stał na czele landratowej, tu w Sławnie, powiatowej komisji budującej tej kolej wąskotorową i on po prostu połączył wszystkie swoje włościa, swoje plus rodzinne w Laskach, w Domachowie, w Bukowie, w Świerczynie, jednym ciągiem linii kolejowej i wszystko fajnie sobie funkcjonowało. Ale proszę państwa, po 1918 roku, a też po śmierci Glagała w 1899 roku, sytuacja ekonomiczna państwa, prowincji i mikroregionu tak zmieniła się niekorzystnie, że władze samorządowe w Sławnie, które czerpały przecież profity z tego, że ta kolej funkcjonowała, zastanawiały się teraz nad zmianą formuły tego przedsięwzięcia. Bo cóż, drodzy państwo, okazało się, że okoliczności finansowe z XIX wieku, z końca XIX wieku i początku XX wieku to już nie były takimi korzystnymi, jak właśnie po przegranej przez Niemcy I wojnie światowej. I teraz władze samorządowe, ale również i te podmioty, szczególnie również władze samorządowe w prowincji pomorskiej w Szczecinie zastanawiały się wspólnie, co z tym problemem zrobić. Bo tak, po pierwsze kolej wąskotorowa Sławno-Polanów, Żydowo, okazała się mocno niedochodowa. Państwo,
musicie mieć świadomość tego, że o ile w końcu XIX wieku istniało szereg dotacji, na które można było, byśmy to dzisiaj tak powiedzieli, można było pobrać pieniądze na dotacje różnego rodzaju zadań, na przykład w spedycji ziemniaków, w spedycji zbóż, to to zanikło po 1918 roku. Państwo niemieckie miało gdzie indziej problemy. Jak i zresztą po sąsiedzku, obie w Słupsku, w Koszalinie, w Białogardzie, w Bobolicach, z problemem niedoinwestowania. Szczegóły są, znajdują się w ostatnim numerze ziemi sławieńskiej. Natomiast pragnę zasygnalizować zasadniczą jeszcze jedną ważną sprawę. To jest pierwszy czas, a myślę tu o roku 1918 i 1919, w którym myślano o likwidacji kolei wąskotorowej w Sławie. Ale oczywiście to byłoby pewnym problemem dla społeczności. Wyobraźcie sobie Państwo, to jest jedyna możliwość komunikacji, szczególnie południowej części powiatu sławieńskiego, który, jak Państwo przecież wiecie, był dużo większy w swojej południowej części niż obecnie. On sięgał aż tam za Żydowo, za Gołogórę. Prawda? A więc odcięty zostałby Polanów komunikacyjnie w tym zakresie, więc można byłoby przemyśleć o inne rozwiązania. Czy jednym z takich rozwiązań, szczególnie w latach 20., w pierwszej połowie lat 20., mogłoby być wprowadzenie komunikacji autobusowej, na razie jako zastępczej, bo tańszej. I drodzy Państwo, od 1925 roku władze w Sławnie już takie rozwiązanie wprowadziły. Nie na zasadzie liniowej częstotliwości, ale sporadycznie. Autobus obsługujący, i to co interesujące, spod szyldu kolei sławieńsko-polanowskiej, autobus obsługujący obszar pomiędzy Sławnem a Polanowym już kursował, mniej więcej pokrywając się z linią kolejową, tą wąskotorową, przez wspomniane Laski i Borkowo. Ale drodzy Państwo, to było za mało. To było za mało, tym bardziej, że widać było w statystykach przewozowych, że spadała liczba osób przewiezionych koleją, tak jak i spadała, co tu dużo kryć, liczba towarów masowych przewożonych w tym odcinku. A to już było zjawisko mocno niebezpieczne. Bo o ile można było uzyskać prowincjonalną, czy przede wszystkim powiatową dotację na funkcjonowanie tej kolei i pokryć w pewnym stopniu niedobory finansowe z tego zakresu, o tyle stopniowe odchodzenie od masy towarowej, jej spadek, skutkowałby bardzo szybkim zamknięciem linii kolejowej. Pierwsza materialna, taka realna groźba likwidacji kolei wąskotorowej pojawiła się w 1924 roku. I tutaj władze w Sławnie były zmuszone działać błyskawicznie. Albo zamykamy to połączenie, i drodzy Państwo, identyczne problemy również miały i sąsiednie powiaty, które właśnie w tym momencie zderzyły się z problemem braku finansowania, czy braku pieniędzy na sfinansowanie dalszej działalności kolei. Albo też, i to był taki szatański pomysł, który powstał w Sławnie, może by tak tę linię kolejową przerzucić organizacyjnie na poczet i jako własność Reichsbahnu, czyli państwowych kolei. I to okazało się strzałem w dziesiątkę. Ale zanim do tego doszło, trzeba było sporządzić właściwą dokumentację, a także kolej państwowa oczekiwała odpowiedzi na pytanie, tu postawione m.in. dla władz Sławna i Szczecina, jeśli chodzi o udziałowca, jak widzicie funkcjonowanie tej kolei? Bo przecież zwróćcie Państwo uwagę jeszcze na jedną rzecz. Powiat sławieński miał pewien problem. W powiecie sławieńskim skumulowały się pewne pomysły z późniejszą realizacją, mianowicie kolej wąskotorowa pomiędzy Sławnem a Darłowem przebiegała w biegu, który w zasadzie nie miał żadnego alternatywnego, konkurencyjnego powiązania. Ale w latach 20., szczególnie w 1921 roku, po wielu, wielu, wielu latach działań starań, zbudowano i oddano do użytku kolej przechodzącą przez Korzybie do Polanowa. I teraz, kto spojrzy na mapę regionu, widzi, że w tym momencie mamy do czynienia z dwiema kolejami, jakby nie było alternatywnymi wobec siebie. Powstaje więc pytanie o zasadność przeprowadzenia tej inwestycji, jaką była przebudowa linii kolei wąskotorowej Sławno-Polanów. I władze kolei Rzeszy, czy państwowej, na początku były mocno przeciwne temu pomysłowi, bo wiedziały, że dyrekcja kolei w Gdańsku, bo to nie wiem, czy Państwo wiecie, ale myśmy tu podlegali pod dyrekcję kolei w Gdańsku, uznały, że no przecież mamy pomysł budowy, dokończenia linii kolejowej z Korzybia do Polanowa, jeszcze gdzieś tam opartej
o pomysły sprzed I wojny światowej. Co za tym idzie, przebudowa połączenia ze Sławna przez Laski do Polanowej jest po prostu niezasadna. Ale tak się akurat złożyło, że jeszcze w latach 20., 21., 22., 23. rok sama kolej państwowa przechodziła reorganizację wynikającą przede wszystkim z tego, że kiedy utworzono państwo polskie, siłą rzeczy dyrekcja kolei w Gdańsku przestała mieć rację bytu i zadania dyrekcji kolei w Gdańsku przejęła bliźniacza dyrekcja kolei w Szczecinie. Nawiasem tylko powiem, że był taki pomysł, żeby również tę dyrekcję kolei w Gdańsku zastąpić identyczną dyrekcją nowo utworzoną w Koszalinie, ale to upadło. Tak więc wszystkie te zadania w tym zakresie przejęła dyrekcja w Szczecinie. I dyrekcja w Szczecinie podjęła ten trudny temat. W Sławnie, a w zasadzie w Sławnie i Polanowie zorganizowano szybko takie środowisko techniczne, które było w stanie wiele zaproponować jako partner w rozmowach z koleją państwową. I co za tym idzie, skutkowało to sporządzeniem dość szybko technicznej dokumentacji dla wielu odcinków, bo jasnym było, że kolej wąskotorowa w swoim biegu nie będzie mogła funkcjonować tak, jak zaczęła funkcjonować od 1898 roku. To, jak Państwo się domyślacie, wynikało z wielu, wielu kwestii technicznych. Kolej wąskotorowa 750 mm z takim prześwitem toru, która w zasadzie w części powiatu sławińskiego wręcz wiła się poprzez jego malowniczy teren, pokonywała to, jak Państwo widzicie na niektórych fotografiach, bardzo silne wzniesienia, spadki terenowe, szczególnie w środkowej i południowej części byłego powiatu sławińskiego. To był teren bardzo trudny technicznie i co za tym idzie, należało dokonać przynajmniej wstępnych prac ziemnych związanych z przygotowaniem już podbudowy oraz badań gruntu, bo okazuje się, że wszystkie te elementy, które zawarto jeszcze w XIX wieku w zakresie badań gruntu i posadowienia torowiska kolei wąskotorowej, po prostu nie wystarczało. W wielu miejscach przewidywano zmianę torowisk, a szczególnie w zakresie czy na odcinkach od Sławna w kierunku Kwasowa, tu całkowicie zmieniono bieg torowiska. Troszkę na skutek oporu między innymi właściciela Kwasowa, który był przekonany, że sprzeda korzystnie grunty pod kolej państwową, no bo przecież trzeba było troszeczkę wyprostować kwestie własnościowe torowisko torowiskiem, ale czasami trzeba było wejść na sąsiednie grunty, żeby można było je przekwalifikować na grunty kolejowe i korzystać tak jak kolej państwowa. Ale okazuje się, że właściciel zmienił zdanie w ostatniej chwili. I do sprzedaży, do umowy nie doszło. Mimo mocno zaawansowanych prac w tej północnej części przebiegu dawnej linii kolei wąskotorowej, co zresztą skutkowało tym, że trzeba było natychmiastowo przeprojektować północny bieg, wylot ze Sławna w kierunku Kwasowa i tak by do mniej więcej na wysokości Ostrowca mogła nowa linia kolejowa wpaść w stare torowisko. Duże prace inwestycyjne przeprowadzono również na torowisku mniej więcej w rejonie Borkowa Lasek, z tego tytułu, że ostrość łuków zakrętów po prostu nie uniemożliwiała wprowadzenie tam pojazdu o prześwicie 1435 mm, a więc tego pojazdu, który no, był pełnoprawnym pojazdem stosowanym w rozstawie osi na kolejach. Co za tym idzie, trzeba było po prostu zbudować na kilku odcinkach nowe torowiska i starotorze pozostawiano nierozebrane, a to nowotorze na kilku odcinkach funkcjonowało już w nowym układzie linii kolejowej. Trzeba było również dokonać prac związanych z modernizacją urządzeń, chociażby przeciwśniegowych, sygnalizacyjnych, wymienić na dobrą sprawę wszystkie, praktycznie rzecz ujmując, podkłady kolejowe, dlatego że tory i coś, co określone jako tończe industrii normy, czyli te normy regulujące prześwit torowisk i inne kwestie techniczne, jeśli chodzi o kolej wąskotorową, po prostu były nieprzydatne i niemożliwe do zastosowania na torowisku normalnotorowym. I proszę Państwa, to była pewna ucieczka w przyszłość, bo przebudowa przebudową, ale oczywiście, skoro mówimy o koncepcjach, to tym koncepcjom również chciałbym chwilkę poświęcić uwagi. Dlatego, że jednym z elementów ratowania połączenia między Sławnem a Polanowem była dalsza rozbudowa tej linii jako wąskotorowej. To były pomysły, które jeszcze gdzieś tam przed I wojną światową świtały w umysłach właścicieli swoich
części akcyjnych, a które nie po prostu nie zmaterializowały się po 1918 roku. I co za tym idzie, planował, by tę linię kolei wąskotorowej z Polanowa i Żydowa i Gołogóry przedłużyć w kierunku Bobolic, połączyć ją z linią kolei wąskotorowej Koszalin-Bobolice-Białogard, a nawet przedłużyć dalej w kierunku Białegoboru i może wykonać połączenie do Człuchowa. To była szersza koncepcja, która nie została zrealizowana, a która zakładała rozbudowę lokalnej, prowincjonalnej czy nawet pozaprowincjonalnej sieci kolei wąskotorowej w ogóle. Ale zmiana warunków finansowych doprowadziła do tego rozwiązania, które tu właśnie przed chwileczką Państwu przedstawiłem. Jak ta kolej funkcjonowała? Niestety trzeba stwierdzić, że pewnych zjawisk ekonomicznych i trendów w tym zakresie nie udało się uniknąć. O ile w pierwszych, powiedzmy, dwóch latach funkcjonowania, myślę o latach budżetowych, czyli roku 1934-35-36, dało się zauważyć wzrost zainteresowania, przede wszystkim nie tyle użytkowników indywidualnych, osób, które nabywały bilety i korzystały jako ze środka transportu publicznego z tej kolei, o tyle przewoźnicy, szczególnie rolnicy, właściciele firm budowlanych, zainteresowali się tą możliwością spedycyjną, ale tylko gdzieś tak przez półtora, może dwa lata. Natomiast w dalszych latach zwolna było widać mimo wszystko powolny spadek zainteresowania tą formą przewozów. I czegoż to władze już teraz nazistowskie nie robiły? Sprzedawały bilety grupom zorganizowanym. Organizowano różnego rodzaju rajdy, przejazdy, wycieczki, po to tylko, by można było korzystać z tej kolei. Ale Szanowni Państwo, jeżeli sam proces przebudowy kolei wąskotorowej na normalnotorową trwał niespełna dwa lata, w pewnym pośpiechu na niektórych odcinkach, a z pewnymi opóźnieniami na innych, musiał doprowadzić do tego, że przy wzrastającej liczbie samochodów po prostu z większym zainteresowaniem cieszyły się zwolna już te samochody osobowe oraz przewoz organizowany jak i przez pocztę niemiecką, to przez kolej wąskotorową samochodową w tym momencie. I to zainteresowanie zwolna spadało. Ponadto czas przewozu, który na przykład w 1898 roku wynosi 4 godziny przejazdu między Sławem a Polanowem, a później skrócił się mniej więcej do 2 godzin, również nie zachęcał do przejazdu, dlatego że mimo wszystko nowa trasa biegła szlakiem starej trasy. I te trudności techniczne gdzieś zawsze z tyłu głowy samorządowców, byśmy to powiedzieli przed 1933 rokiem, a potem władz kolejowych, mimo wszystko zawsze gdzieś utrudniały podjęcie decyzji o jeszcze bardziej większym, znowu w unowocześnieniu linii kolejowej, niż to się odbyło. Natomiast prawdą jest to, że linia kolejowa jako taka została uratowana. Nie bez znaczenia było też wystąpienie, to niestety muszę się odwołać do Adolfa Hitlera, który w 1935 roku na forum Reichstagu stwierdził, że kolej wąskotorowa to dobro narodowe. I teraz spróbujcie Państwo postawić się w sytuacji takiego zarządcy linii, który byłby skłonny podjąć decyzję o likwidacji kolei wąskotorowej. Dodam więcej. Ustawa o liniach kolejowych i bocznicach z 1892 roku, która przecież obowiązywała praktycznie aż po 1945 rok, zakładała, że koleją wąskotorową nie jest to, co jest wąskotorowe, ale to, co stanowi własność samorządu i innych podmiotów, a nie kolei niemieckich. A więc rozstaw tu akurat nie był specjalnie istotny torowizn, tylko struktura czy własność zarządzania. A krótko rzecz ujmując, jeżeli nazywano bez względu na rozstaw osi wszystko to koleją wąskotorową, to w tym momencie nabrało zupełnie nowego znaczenia. Bardzo sygnalizacyjnie postaram się Państwu zaprezentować to zagadnienie, dlatego że szczegóły, tak jak powiedzieliśmy sobie, znajdują się w dzisiaj promowanym zeszycie. A tu możecie Państwo zobaczyć, jeszcze tylko odwołując się akurat do tej fotografii i za pośrednictwem Muzeum Kolei, producenta tychże szynobusów, bo takie coś funkcjonowało między 1934 a 1945 rokiem. I jeszcze tabor tej kolei sowieckiej wykorzystywany był na Rugi oraz w rejonie Stralsundu aż praktycznie po początek lat 70. To tu stwierdzić tylko możemy, że
powiat sławiński był jednym z pierwszych, który wykorzystywał takie szynobusy napędzane silnikami spalinowymi, najpierw kupionym jednym, później dwoma, na odcinku między Sławnem a Polanowem, dlatego, że już między Polanowem a Żydowem i Gołogórą ten odcinek pozostawiono już tylko dla rozruchów i ruchów technicznych, pozostawiając go w zasadzie już później, wyłączając go z ruchu osobowego. Myślę, że szczegóły mogą jeszcze się pojawić w publikacji, a Państwo z pewnością, mając pytania, bardzo uprzejmie prosimy o zadanie tych pytań. Bardzo syntetycznie dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Zatem... Przepraszam, ja chciałam zadać takie pytanie, bo tak wyglądało się o Darłowie. Ja w latach 60. kursował poziom z Darłowa do Pożywia. Nawet do Bytowa był taką pociągą. Do Lipusza. Tak. Przejazd w Zielinie Miasteckim, taka stacja Zielin Miasteckim, wieś nazywa się Zielin, to jest droga w kierunku miast, ze Słupska do Miastka. W taki sposób ją wyremontowano, że po prostu zamknięto przejazd. I krótko mówiąc, zaraz z chwilą, kiedy zlikwidowano między innymi ten przejazd, zlikwidowano odcinek dla ruchu osobowego, a potem towarowego, odcinek pomiędzy Bytowem a Pożywiem, to tu w tym momencie w zasadzie zasadność funkcjonowania tej linii kolejowej. Ta linia podzieliła los Indy. Tak zresztą było z linią, proszę Państwa, w identycznym czasie. Łewa, Lęborg, Koszalin, Mielno Koszalińskie, a później dopiero w następnych latach przywracano powoli połączenia. To w zupełnie innych okolicznościach i warunkach. Można powiedzieć, że powtórzyły się problemy, tak? Z którymi mierzyli się samorządowcy niemieccy na ziemi sławieńskiej. A tutaj po prostu zasadność ekonomiczna funkcjonowania tych linii, powiedzmy, stanęła pod znakiem zapytania, ale też i względy polityczne i lobowanie na przykład za ruchem samochodowym, a nie kolejowym. Wtedy jeszcze nie dyskutowano o kwestiach ochrony środowiska i gazów cieplarnianych, w związku z tym nie stawiano na kolej. W zupełnie inny sposób i w innych materiach. Chroniono drzewa, chroniono piękne założenia przy ulicach, bo przecież tu w powiecie sławieńskim na przykład Aleja Bukowa, bo takie mamy dwie były w powiecie sławieńskim, Aleja Bukowa między Jacinkami a Nadsławiem, tak jak i Dadzewem, druga taka, ona w latach 30. została wpisana do prowincjonalnego rejestru obszarów chronionych, ale to były tylko właściwie tego rodzaju kwestie, nie mówię oczywiście o kulturze materialnej, bo to była inna sprawa, ale już z pewnością nikt nie myślał o tym, żeby wprowadzić w kanon zabytku czegoś, co trzeba chronić, wszystkie elementy infrastruktury komunikacyjnej. Nie wtedy. Proszę. Chciałem zapytać, czy istnieje inny odcinek linii kolejowych niż ten, który jest obecnie znany pomiędzy Darłowem a Sławem? Czy to, o czym pani przewodniczący pytała, czyli to połączenie Darłowo, tak? Tu niestety tak, bo od 1899 roku w ten sposób tak, aczkolwiek władze w Sławnie miały pomysł budowy linii kolei wąskotorowej jeszcze okrężnej, ale to aż przez koło, pamiętam, proszę Państwa, tu troszkę bokiem, były pomysły połączenia Sianowa z Darłowem, to są ciekawe akta właśnie w Szczecinie, w Archiwum, jak to miało funkcjonować. Ale nic z tego, proszę Państwa, nie wyszło. Pierwsza wojna światowa zwyczajnie te problemy zamknęła i właściwie trzeba było administrować tym, co pozostało. O co chciałem zapytać? Teraz PKP, to już czasy współczesne, ma w planie... Tak, tak. To chyba, tak, Pan też słyszał. Tak, budowę alternatywnego połączenia kolejowego. Darłowo, tak. Mielno i chyba kolejne miejscowości, tak, żeby te połączenie kolei szerokotorowej odbywało się troszeczkę okrężnie, żeby Darłowo nie było wykluczone komunikacyjnie. To są plany, ale pytanie moje dotyczy, czy wcześniej też takie plany właśnie były, żeby te miejscowości połączyć, czy istnieją jakieś dokumenty? Tak, i
tu od razu powiem. Dwa tygodnie temu wróciłem z Berlina Dalem, z takiej wymiany archiwistów, to tutaj miałem okazję między innymi dokumenty w tym zakresie przejrzeć. I proszę Państwa, był pomysł, zresztą władze Darłowa mocno akcentowały konieczność budowy linii, nie takiej jak w obecnym biegu, myślę tu z Gdańska w kierunku Stargardu, przez Słupsk, Sławno-Koszalin, ale bliżej Morza Bałtyckiego. I to było mocne lobby, które zbudowała gmina w Ustce, miasto Darłowo, gmina wiejska w Darłówku, przecież był odrębny partner, a torpedowane było to wszystko przez władze Koszalina, Sławna i Słupska. Oczywiście. Piękna, proszę Państwa, dwutomowa taka korespondencja całości wręcz sporu sądowego, różnych analiz, które zwyczajnie skończyły się niczym, a Państwo jednak stawiało przede wszystkim na kwestie związane z wojskiem i dostępem do twierdz, niż z życzeniami, można byłoby nawet powiedzieć, pobożnymi poszczególnych władz samorządowych. Natomiast silna grupa, która w zasadzie stanowiła centrum, to do Darłowa samego centrum tej silnej grupy naciskowej na władze kolei, na firmę, która budowała tą Hinterpommerschebahn, by zmienić bieg linii kolejowej. Zresztą to się działo w całym procesie budowy tej linii kolejowej, bo ona miała przebiegać zupełnie w innym przebiegu niż obecnie. No, nie osiągnęła niczego, aczkolwiek no, przefotografowałem sobie taki interesujący list protestacyjny władz miasta Darłowa oraz kilku przedstawicieli ziemiaństwa lokalnego, aż do Polanowa włącznie, którzy podpisali się pod petycją, by jednak wrócić do pomysłu budowy takiej zbliżonej mniej więcej alternatywnej linii kolejowej, o której przed chwileczką tutaj mówiliśmy. Żeby Państwo mieli świadomość, budowa linii kolejowej od Sławna do Darłowa od razu, od momentu rozpoczęcia tej inwestycji była traktowana jako coś pobocznego, pomocniczego. Nie był zadowolony nikt z tych odnóg od głównej linii kolejowej. Ani w Darłowie, ani w Ustce, ani nawet w Kołobrzegu, mimo że przecież pierwszy projekt zrealizowany zresztą zakładał budowę linii ze Stargardu do Kołobrzegu odrębnie i do Koszalina odrębnie. W Koszalinie oczywiście z myślą dalszego przedłużenia. Nikogo tutaj to rozwiązanie nie satysfakcjonowało. Cieszono się z tego, że jest ta linia kolejowa, ale dlaczego między innymi Darłowo ma być tym miejscem, które jest powiązane w sposób pośredni z tą główną linią, czy siecią kolei, która właśnie się teraz rozbudowuje i czy nie warto może pomyśleć o dodatkowej drugiej linii. Oczywiście pomysł wówczas nierealny, ale jak najbardziej przejawiający się w pomysłach różnych. Darłowianie wtedy też taka była koncepcja, żeby połączyć się z tą linią Gdańsk-Szczecin w Karwicach, tak, nie w Sławie. Oczywiście i też w Berlinie. Między tymi grupami Sławno, to nawet po wojnie, ale to jest pomysł, proszę Państwa, szkoda, że akurat nie o tej linii mówili, przepraszam za tę dyskusję, ale bym Państwu pokazał te berlińskie materiały. Piękna, kolorowa mapka, która przedstawia dwa alternatywne pomysły połączenia Darłowa kolejowego z linią kolejową Szczecin-Gdańsk. Mówię Szczecin-Gdańsk oczywiście roboczo. I pierwotnie rzecz ujmując, ta linia miała przebiegać dopiero od Karwic w kierunku Darłowa, co tak naprawdę troszeczkę by skróciło nam trasę. A jak wiemy, zrealizowano to połączenie bezpośrednio ze Sławna w linii prostej do Darłowa. Tak więc te dwa pomysły jak najbardziej były brane pod uwagę. No ale później decydowały finanse, bo koszty budowy linii kolejowej w XIX wieku były daleko większe niż te, które zakładano, że będą. A to chyba zawsze tak jest. Zawsze tak jest, tak. Inaczej się planuje inwestycje, inaczej to wychodzi. Oczywiście. Bardzo dziękuję, pewnie znowu byśmy mogli długo dyskutować na ten temat. Dziękuję bardzo. I na koniec pierwszej części naszych obrad poproszę panią Krystynę Rybniewską, która opowie nam o takiej kategorii zabytków, na które rzadko zwracamy uwagę. Jak zwiedzamy jakieś okolice, to interesują nas kościoły, ale kościoły jako bryły architektoniczne, ewentualnie wyposażenie kościołów w sensie obrazu, rzeźb. Natomiast rzadziej zwracamy uwagę na witraże, a witraże są fenomenalnym elementem, istotnym elementem. O, mam się.
Janu Cysylowcy i panu profesorowi za ogromne wsparcie w upowszechnianiu wiedzy o witrażownictwie. Ciągle jeszcze dzieci nie gdzieś na uboczu i mało znane, mało doceniane. W Polsce badania nad witrażami mają długoletnią tradycję. Rozwinęły się po II wojnie światowej w ramach działalności Korpusu Witraży Średniowiecznych, a następnie zostały rozszerzone o prace nad zasobem witraży XIX i XX wieku i realizowane są przez Polski Komitet Narodowy Korpus Witraży. Zaawansowanie badań nad witrażami poza południową stroną Polską obejmuje również Dolny i Górny Śląsk, gdzie więcej niż podjęto się pionierskiej inwentaryzacji witraży z XIX i XX wieku. Tamtejsze wiodące ośrodki w zakresie prac nad witrażami od dawna mają już stałą, silną, kilkuosobową reprezentację badaczy, podobnie jak w innych regionach Polski. Jednak w wielu częściach kraju zauważamy nadal niedostatek badań, niektórych lub brak. Sztuka witrażowa na ziemiach dzisiejszego Pomorza Zachodniego do niedawna nie budziła szczególnego zainteresowania badaczy. Z uwagi na brak w tym regionie witraży średniowiecznych, pozostawał on poza zakresem dotychczasowych badań Korpusu, a witraże XIX i XX-wieczne ciągle nie zajmowały specjalistów. Tymczasem zasób witraży z tego okresu jest tu nadal duży, a ilość zachowanych in situ późno-renesansowych witrażyków z XVI i XVII wieku w typie witraży gabinetowych z pewnością wyróżnia Pomorze Zachodnie w skali kraju. Projekt badań nad witrażami i nad Pomorzem Zachodnim zainicjowany przez Muzeum w Warszawie w 2013 roku powstał z pilnej potrzeby udokumentowania, opracowania i ochrony tutejszej sztuki witrażowej, obszernego dziedzictwa kulturowego, ciągle mało znanego, niedocenianego. Bezpośrednim impulsem dla podjęcia tych prac był kontakt z ważną dla badań nad witrażami XIX-XX wieku Fundacją Ośrodkiem Badawczym Witraży w Mönchengladbach na terenie północnej Westfalii, obecną Europejską Akademią Witrażownictwa, kierowaną przez dr Anetę Jansen-Winkę. Tutejsze badania, te, które prowadzone są w Warszawie, prowadzone są z jednej strony w oparciu o wytyczne, doświadczenia i metody pracy Północno-Nadwiedzkiego Ośrodka Badawczego, z drugiej o wyniki prac Polskiego Korpusu Witraży, przede wszystkim tych podjętych dopiero w ostatnich latach, a dotyczących witraży XIX i XX wieku. Muzeum w Koszalinie ten projekt rozpoczął w 2013, jak powiedziałam, natomiast od roku 2020 realizowany jest we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu, tamtejszą pracownią konserwacji witraży. Więc mamy teraz silne wsparcie. No i projekt obejmuje szeroko witraże historyczne, ale też współczesne. I w budowlach sakralnych, i w budowlach użyteczności publicznej. Celem nadrzędnym badań, poza dokumentacją istniejącego zasobu, jego zbadanie jest wskazanie na potrzebę postrzegania witraży jako świadectwa dziejów regionu, dostarczającego tego historii kultury ważnym źródłem. Upowszechnianie wiedzy na temat witrażownictwa i utrwalenie wartości witraży w ogólnej świadomości, zwrócenie uwagi na konieczność postrzegania witraży jako syntezy dzieła sztuki i rzemiosła, związku między sztuką i architekturą. Wyniki badań, planowany katalog, osobne publikacje, artykuły poświęcone witrażom na Pomorzu Zachodnim są udostępniane zatem w celach edukacyjnych, jako wsparcie dla służb konserwatorskich, konserwatorów witraży, w celach wystawienniczych, ale też promocyjnych w rozumieniu współpracy z podmiotami zajmującymi się turystyką w zakresie typowania miejscowości o szczególnym znaczeniu dla tutejszego krajobrazu kulturowego, pomoc w uzupełnianiu tras i szlaków turystycznych oraz wsparcia z innymi projektami o walorach turystycznych regionu. W ramach witrażowego projektu badawczego, który Muzeum prowadzi z ASP wspólnie, powstał również ten tekst w dzisiejszej przekazanej Państwu publikacji. Tekst o witrażach w kościele pod wezwaniem świętego Andrzeja Popola.
Woli w Sulechówku. I ten tekst jest umieszczony w kolejnym tomie Historii Kultury Ziemi Sławieńskiej, który dzisiaj jest Państwu prezentowany. Krajobraz witrażowy powiatu sławieńskiego pozostaje nieznany, tak jak większość powiatów zachodniego Pomorza, poza może powiatem koszalińskim, gdzie zakończyły się w zeszłym roku pracę i poza wstępnym rozpoznaniem powiatu białowarskiego. Jednak w powiecie sławieńskim nie mamy praktycznie rozeznania nawet wstępnego, dlatego że nawet w kartach konserwatorskich, które są podstawą jak gdyby do uchwycenia tego zasobu, nie ma informacji o witrażach w obrębie powiatu Sławna. Do Sulechówka jak trafiliśmy? Trafiliśmy w ten sposób, że kończyliśmy badania powiatu koszańskiego, a parafia w Sulechówku obejmuje kościół w Sierakowie Sławieńskim, który jest w obrębie powiatu koszalińskiego i trudno było nie zajrzeć z radością, naprawdę z ogromną radością w literaturze niemieckiego badacza, witraży, pracownik Ferdynanda Millera, znalazłam nazwę Kleinsorgnikow, czyli Małe Sulechówko, bo taka nazwa była wcześniej, którą w archiwariach teraz można zobaczyć. Rozpoznanie w literaturze przyniosło interesującą wskazówkę o witrażach pracowni Ferdynanda Millera w kościele w Sulechówku, które należało zweryfikować. Badacz postawił pytania. Nie dotarł do tej części po polskiej stronie, więc tam się pojawiło wiele pytań. Są pewne informacje, które udało się ustalić, natomiast wiele pytań, na wiele pytań nie było odpowiedzi. Kościół, nagłosycki kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja Bożonki w Sulechówku został zniesiony w 1836 roku w miejscu wcześniejszej świątyni. Usytuowany jest w centrum wsi na niewielkim wzniesieniu. Założony na planie prostokąta, bez wyodrębnionego prezbiterium, z kwadratową wieżą od zachodu i prostokątną zakrystią od strony elewacji południowej. To jest od wschodu dwa okna, w których są witraże. Widok tutaj na chór, stronę zachodnią. Sześć ostrołukowych ogień świątyni, prezbiterium oraz w zakrystii. I jak może kolejny pokażę, dlatego że widzimy tylko te okna na wprost, które są w obrębie prezbiterium, natomiast nie widać okna po tej stronie. To jest, za chwilę będę Państwu o tym mówić. I po prawie mamy wejście do kaplicy, do zakrystii, przepraszam, do zakrystii. Tam są też trzy okna z witrażami. Sześć ostrołukowych okien świątyni, w prezbiterium oraz w zakrystii wypełniają witraże figuralne i dywanowe. W prezbiterium wykonane w pracowni Ferdynanda Millera w Edynburgu w latach 1903-1907 oraz witraże bordiurowe z medalionami w zakrystii. W przestrzeni prezbiterium umieszczono trzy barwne przeszklenia. Od północy, ten, którego tu nie widzimy, od północy witraż z wyobrażeniem Chrystusa zmartwychwstałego, natomiast w dwóch oknach wschodnich witraże dywanowe, te, które widzimy na wprost. W trzech oknach zakrystii, które zobaczymy za chwilę, zamontowano kompozycję z barwnym medalionem umieszczonym w siatce geometrycznego oszklenia, kolejno z przedstawieniami gołębicy Ducha Świętego, Chrystusa w koronie cierniowej oraz postaci anioła. Pole witraży Chrystus zmartwychwstały wypełnia postać Chrystusa w białej szacie, w czerwonym płaszczu, stojącego na obrzeżu otwartego zatopału, z uniesioną prawą dłonią w geście błogosławienia, w lewej trzymającego chorągiew. Postać została umieszczona, jest umieszczona w dekoracyjnej archiwolcie na tle ciemno-niebieskiego nieba, pejzażu. Architektoniczną archiwoltą zdobiono elementami zaczerpniętymi ze średniowiecznych budowli gotyckich, steczynami, pinaklami, rzadkami. W dolnej części witrażu umieszczono napis gotycką minuskułą „Ja żyję i wy żyć będziecie”, słowa zapowiedzi powszechnego zmartwychwstania i życia wiecznego. Witraż Chrystus zmartwychwstały powstał w 1907 roku, tuż przy jego dolnej krawędzi, a to
jest ta inskrypcja, którą przed chwileczką cytowałam. Przy jego dolnej krawędzi zamieszczono dwie inskrypcje. Z lewej strony o brzmieniu Ostern 1907, co widać po lewej stronie, czyli Wielkanoc 1907 roku. Natomiast z prawej widnieje sygnatura pracowni Ferdynand Milek, Lastmanerei, Quedlinburg am Bode. Rzadko, proszę Państwa, to jest niezwykle cenne dla nas badających witraże, że zachowuje się sygnatura, że jest umieszczona sygnatura. W momencie, kiedy jej nie ma, to jest duży problem. Wtedy następuje cały szereg badań w literaturze poszukiwania żmudna, a na pewno jeszcze żmudniejsze w archiwaliach. I rzadko udaje się znaleźć w archiwaliach takie informacje. No, miałam szczęście kilka lat temu, to znaczy całkiem niedawno, znaleźć archiwalia dotyczące witraży katedry w Koszalinie. Tego samego warsztatu, też Ferdynanda Millera, które były na tyle obszerne, że liczyły ponad 200 stron rękopisów, maszynopisów, ilustracji i różnych innych materiałów. Coś niezwykłego. To było naprawdę unikatowe i unikatowy zbiór, dlatego że same witraże, archiwalia bardzo rzadko się w takiej liczbie zachowują. Przeszklenie zostało wykonane ze szkła antycznego, bezbarwnego, barwionego w masie warstwowego. W elementach architektonicznych znajduje się szkło z fakturą powierzchniową, użyto czerwonego warstwowego szkła krawionego. Witraż malowano techniką z zastosowaniem konturu, patyny lakonowania srebrem oraz różowy emali. Całość oprawiono wołowiane dwutorowniki o szerokości 5, 6, 7 mm oraz osadzono w metalowych ramach, wzmacniając kwatery wiatrownicami. Dwa dywanowe witraże, dywanowe, czyli, a tu jeszcze jest fragment zwieńczenia pola zamknięcia łuku ostrego, elementy detalu zaczerpniętego ze sztuki średniowiecznej. Tu mamy jeszcze raz zdjęcie porównujące przed konserwacją postać Chrystusa. To jest fragment tego witraży po prawej, po konserwacji. One były, ja potem troszeczkę o konserwacji wspomnę, ale tutaj może przy tej okazji dwa otwory przestrzelone prawdopodobnie w oku postaci i tutaj zaraz gdzie są usta. I cała twarz została zrekonstruowana, po prawej stronie to widać. Jeszcze tylko krótko potem wspomnę o tym, jak ważny jest też jak wpływ na odbiór pracy po konserwacji, te prace konserwatorskie i zakres, jak wypadał. Widzimy tu dużą różnicę, ponieważ cała twarz została wymieniona dzisiaj z perspektywy lat, mając inne środki i możliwości technologiczne, ta twarz prawdopodobnie byłaby zachowana, a tylko uzupełniane te otwory, które tam widać. Dwa dywanowe witraże, jeszcze pokażę dywan, o właśnie. Dwa dywanowe witraże okien wschodnich, ze zbitymi wykonana dekoracja roślinna, umieszczona w ogranieniu w formie dekoracyjnej kwiatowo roślinnej pokrywy. W każdej z czterech kwater witraży umieszczona jest romboidalna rozeta na przemienie z pisanym motywem kwiatowym na czerwonym tle z białą koroną wielorośną, osadzonymi jest. To są oczywiście symbolika eucharystii, motywy winorośli, krzyża łacińskiego w wieńczeniu, włosów, natomiast korona to symbol Chrystusa, Króla Wszechświata. Witraże dywanowe zostały wykonane w zakładzie witrażowniczym Millera w 1903 roku. Potwierdza to sygnatura pracowni umieszczona w lewym oknie od ołtarza na dolnej listwie, w prawym narożniku. I tutaj mamy zdjęcie tejże sygnatury. Daty wykonania na obu witraży okien wschodnich potwierdza pośrednio Frank Laska w katalogu realizacji pracowni w Edynburgu, obejmującym wykaz prac na obszarze Niemiec, budowla Sacha. Pod pozycją 711, datą roczną 903, autor zapisał Klein Soltiko, Preußen, Pommern, Ewangelische Kirche, Fenster, znak zapytania. Znak zapytania przy anotacji o barwnych oknach w kościele oznacza brak weryfikacji in situ, a więc brak informacji zarówno o charakterze przedstawień, ale też ich liczbie. Pod datą roczną 1907, którą tutaj mamy też na jednym z witraży, nie wymieniono w ogóle witraży z góry chówka, chociaż nosił sygnaturę autora. Także ta praca nasza polega na weryfikacji.
zbiorowaniu, dokumentowaniu, ale też weryfikacji tego, co możemy znaleźć w literaturze. Oba witraże dywanowe wykonano ze szkła katedralnego, antycznego. Ja tak wspominam o tym, żeby Państwo mieli orientację trochę o technologii, jeśli mówimy o przeszkleniach. Ale to może powiem. Trzy witraże w zakrystii jeszcze chciałabym pokazać. To są fragmenty. Bardzo, bardzo Państwa zachęcam, jak będą Państwo oglądali witraże, przyjrzeć się im z bliska. Tam można bardzo wiele zauważyć. Przepiękne, artystyczne wykonanie motywów geometrycznych, motywów roślinnych, kwiatowych i wiele też elementów symbolicznych. I to są witraże w zakrystii. Trzy witraże w zakrystii zamontowano w duchownym od południa oraz w jednym od strony zachodniej. I mamy tu Gołębicę Ducha Świętego, następnie Chrystusa w koronie cierniowej i trzecie przedstawienie, to są witraże bordiurowe z medalionem. Trzy witraże zakrystii w oknie zachodnim, jeszcze trzeci ten witraż, to jest właśnie z aniołem, który skręcący z uniesionymi rękami z młodej sukni w białej szacie ze złoto-brązowymi skrzydłami na niebieskim tle w obramie, takim jak pozostałe dwa medalne witraże oraz uszklenia wszystkich okien ujmują bordiury dekorowane złotymi liśćmi akantu i niebieskich roz. Witraże zamontowano najpewniej w latach 1903-1907 w czasie realizacji zamówień do ogniu prezydenta. Na tych przeszkleniach sygnały P. Brak także informacji szczegółowych w katalogu, o którym już wcześniej wspomniałem. Zatem dokładne datowanie tych kompozycji możliwe jest jedynie przy pomocy badań archiwalnych oraz w wypadku zachowania jakichkolwiek dokumentów źródłowych. Powiem jeszcze kilka słów o samym tym warsztacie, o pracowni Ferdynanda Millera. Wszystkie te witraże powstały w tej właśnie pracowni, znanej w Niemczech i daleko poza granicami kraju. Zakład witrażowniczy w Fedlinburgu działał pod jego kierownictwem w latach 1880-1916. Firma rozwinęła się z niewielkiego zakładu szkła budowlanego założonego w 1876 roku, a właścicielowi zawdzięczała swój rozwój oraz wyniosła ogromny wkład w osiągnięć niemieckiego witrażownictwa w tamtym czasie. Początkowo Miller otworzył wtedy w ogóle pierwszy zakład szklenia artystycznego i budowlanego oraz oprawy obrazu. Jednak już wkrótce w latach 1879-1880 rozszerzył jego działalność i produkcję witraży. W związku z koniecznością rozbudowy pracowni, między innymi umieszczenia lakierni szkła, Miller postanowił o sprzedaży domu istniejącego i około 1900 roku wybudował nowy kompleks warsztatowy z magazynami i z obszernym budynkiem mieszkalnym. Zakład składał się z warsztatu szkła artystycznego, szlifierni szkła, sklepu ze szkłem, warsztatu stolarskiego dziecka. Fabryka posiadała także własne połączenie kolejowe do transportu szkła. W Fedlinburgu firmę wyróżniała zapoczątkowana tam tradycja rzemieślnicza produkcji i renowacji witraży. Była to najbardziej znana i dominująca na rynku pracownia witrażowa w całym regionie środkowych Niemiec. Stale rozwijający się i powiększający zakład Millera w 1904 roku zatrudniał aż 76 pracowników. Kształconych w akademiach malarzy i rysowników kartonów, specjalistów do cięcia szkła diamentem, mistrzów szklarzy, mistrzów wykonujących oprawy ołowiane, stolarzy i ślusarzy. W tym dużym zakładzie witrażowniczym podstawą była praca wykonywana ręcznie. Zatrudnieni tam malarze i rysownicy podczas całego swojego zatrudnienia wykonywali zadania tylko w bardzo wąskim zakresie. Jedni malowali głowy postaci, inni elementy architektoniczne, jeszcze inni motywy ornamentalne. Na podstawie stworzonych projektów, które wykonywano w skali 1 do 10, a więc niewielkie kompozycje, powstały kartony opracowane w skali 1 do 1. Te zaś służyły do wycięcia szablonów, a potem odpowiednio tafli szkła. Ostatecznie przygotowane barwne szyby z naniesionym rysunkiem, konturem i patyną
już po wypadaniu oprawiano w ołowiane listy. Około 1900 roku pracownia Millera była jednym z największych niemieckich warsztatów witrażowych. Realizowała rocznie zamówienia na około 70 przeszkleń, głównie dla kościołów protestanckich, ale też katolickich. Ich sfera działania skierowana była przede wszystkim do społeczności wiejskich prowincji pruskich. Prowincja Saksony odgrywała wówczas szczególną rolę, firma Millera zajmowała tam dominującą pozycję. Więc Miller, który rozpoczął działalność jako mała firma rzemieślnicza, w ciągu dwóch dekad rozwinął swój zakład w duże przedsiębiorstwo przemysłowe o wielkim znaczeniu dla środkowych i północnych Niemiec. Na przestrzeni lat tej cenionej pracowni powstawały witraże dla wielu obiektów europejskich, ale także światowych. Okna Millera można znaleźć w kościołach i budynkach użyteczności publicznej na terenie całych Niemiec. Dzieła fabryki odnajdujemy jednak także w Ameryce Północnej, Afryce Południowej, Szwecji i Norwegii. Eksport obejmował ponadto Rosję, Afrykę Północną oraz Palestynę. Oprócz wymienionych krajów realizował także prace na terenie Indii, Jordanii, Indonezji. Proszę zobaczyć, jak rozległa była produkcja i gdzie trafiały te okna, te, które także mamy tu niedaleko, w Sudełku. Miller zmarł w 1916 roku. Po jego śmierci firmę przejęli synowie Erwin i Walter. Fabryka witraży pozostała w rodzinie. Wiele lat później Walter, syn Millera, syn Ferdynanda, który nie miał dzieci, w 1969 roku sprzedał zakład witrażowy Wyższej Szkoły Zawodowej w Halle. Utworzył jej filię, a studenci od 1990 roku kształcili się tam w zakresie projektowania witraży. Od 2000 roku terenem fabryki zarządza Stowarzyszenie Właścicieli Gerlewek, potomkowie Ferdynanda. Chciałabym jeszcze pokazać inne przykłady. Tu mamy niedaleko również przykład realizacji tej samej pracowni w Kościelnicy. Bardzo piękne dwa okna witrażowe. To jest ze sceną Zmartwychwstania Chrystusa. Szczęśliwi i te dwa okna, bo po drugiej stronie jest Boże Narodzenie, one również mają umieszczone sygnatury. I także chciałabym jeszcze pokazać fragment. To jest fragment witrażu z katedry koszalińskiej. Również realizacja Millera i w katedrze mamy wszystkie te okna historyczne. To jest ogromny zespół, bo kilka okien dużych prezbiterium figuralnych, ale też geometrycznych w nawie głównej i w dwóch ordynacjach. Jeszcze tylko krótko. Zabiegi konserwatorskie dokonane w latach 2008-2009 pracowni restauracji witraży Krzysztofa Mazurkiewicza Koszalina. Ratujące witraże od postępujących zniszczeń miały także wpływ, podobnie jak w każdym przypadku takiej konserwacji, na ostateczny wyraz artystycznych, historycznych kompozycji, zwłaszcza wobec decyzji o zakresie podjętych rekonstrukcji. Wszystkie witraże, te, które widzieliśmy, od czasu powstania przeszły, od początku XX wieku, poddano wówczas po raz pierwszy pracom renowacyjnym. Negatywny wpływ działania czynników atmosferycznych na zabytkowe szkła i narażenie na uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia takie jak ubytki i pęknięcia powstały prawdopodobnie w wyniku zawiłki wojennej. Wreszcie duże zniszczenia ołowiu zadecydowało o potrzebie renowacji i zakresie planowanych prac konserwatorskich. Pierwszą ochroną przed dalszym szkodliwym warunkom atmosferycznym stanowiła zewnętrzna rama zabezpieczająca oszklona syłówką szklarniową wykonana w latach 60. XX wieku. Jednak już zaistniały uszkodzenia i zniszczenia wymagały podjęcia kompleksowych prac konserwatorskich. Za nadrzędny cel konserwacji uznano konieczność ochrony witraży, materii witraży z uwagi na jej wartości historyczne, artystyczne i techniczne. Ponadto przyjęto zasadę o rekonstrukcji zniszczonych partii tylko w wypadku ponad 50% zniszczeń oraz zdecydowano o wymianie na nowe ubytków postrzałowych niemożliwych do sklejenia. Za podstawową wskazano ponadto konieczność rekonstrukcji w oparciu o historyczne techniki witraża. I już tylko tytułem zakończenia. Witraże kościoła w Sulechówku są przykładem typowym dla czasu powstania, standardowym, jeśli chodzi o realizację pracowni Ferdynanda Millera. Stylistyka nawiązująca do tradycji witraży średniowiecznych
naukowej nie zostały rozpoznane przez badaczy przedmiotu, zwłaszcza autora monografii poświęconej pracom Millera. Zapisy o ich wątpliwym istnieniu w kościele, w rodzaju, jak również nieznanej liczbie, wreszcie temacie przedstawienia można obecnie potwierdzić, ale przede wszystkim uzupełnić obszerny katalog i włączyć do niego witraże Sugarówka. Witraż z Chrystusem Zmartwychwstałym w oknie północnym, dwa witraże dywanowe, Tepichwesta i trzy witraże usytuowane w zakresie. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Jakieś szybkie pytanie? Proszę. Proszę mi powiedzieć, czym się charakteryzuje witraż dywanowy? Witraż dywanowy, ta nazwa się wzięła z języka niemieckiego Tepichwesta i on się charakteryzuje tym, że jest powtarzalna, dekoracyjna powierzchnia, wypełnienie dekoracyjnej powierzchni kompozycji witraży. Zamiast niefiguralny. To znaczy są główny podział to istnieje na witraże figuralne, które są przedstawieniowe, czyli przedstawiają, tak jak tutaj mamy postać Chrystusa, czy anioła, czy sceny biblijne. Natomiast są też witraże nieprzedstawieniowe, w tym wypadku dywanowe tepi, bo jak dywan, one mają rytmicznie powtarzający się motyw dekoracyjny, ale są też geometryczne witraże. Są witraże z oszkleniem i na przykład z medalionem lub z kwaterą. Naprawdę jest wiele różnych kompozycji witrażowych. Te dywanowe to są przeważnie motywy kwiatowe, roślinno-kwiatowe, dekoracyjne, kwici dekoracyjne w rozmaitych konfiguracjach. No witraże te, które widzieliśmy, oczywiście one też są powtarzalne w ten sposób. Nie są nigdy identyczne, ale korzystano ze wzorników przede wszystkim w tamtym czasie, jak też również posługiwano się motywami z grafii. Były w ten sposób upowszechniane. Także zachęcam do... To ja mam propozycję. Jest teraz przerwa na kawę, herbatę i oddaję referentów w Państwa ręce już do dyskusji indywidualnej. Okay? O 12 rozpoczynamy. Więc Państwo macie bardzo piękne witraże.